Skąd bierze się prąd, jak na organizm człowieka działa alkohol, czy elektryczność może śpiewać? Tego wszystkiego można było dowiedzieć się podczas dni otwartych w Zespole Szkół Politechnicznych Energetyk. Z tej okazji uczniowie przygotowali dla zwiedzających szkołę szereg atrakcji. Między innymi zaprezentowano miniaturowy model elektrowni. Tutaj możemy zaprezentować, jak działa elektrownia. Mamy swój własny model. Mamy wykorzystany jest silnik, który jest podłączony do prądnicy. On daje mu moment obrotowy i prądnica zaczyna wytwarzać prąd. Mamy nawet zasymulowane, że te żarówki wykorzystujemy jako miasto, które odbiera energię od elektrowni. Jednym z ciekawszych urządzeń przedstawianych podczas dni otwartych był głośnik plazmowy, z którego muzyka płynęła bezpośrednio z łuku elektrycznego. Napotkaliśmy dość sporo problemów podczas budowy. Doszliśmy do tego efektu metodą prób i błędów. I przy tym spaliliśmy bardzo dużo tranzystorów. Naprawdę dużo. Parę dziesiąt sztuk na pewno. Aż doszliśmy w końcu do rozwiązania naszego problemu, dobierając różne tranzystory i zabezpieczenia. Dni otwarte to okazja dla uczniów kończących gimnazjum na sprawdzenie tego, co czeka ich po wyborze danej szkoły. Jak pokazują nasze doświadczenia, takie dni otwarte tak naprawdę bardzo mocno wpływają na decyzje, które będą przez tych młodych ludzi podejmowane. I niejednokrotnie jest tak, że ci, którzy byli na takich dniach otwartych, później właśnie wybierają w tym przypadku energetyk do tego, aby kontynuować swoją przygodę z edukacją.